Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Alan Cypryśak, jestem wokalistą, trenerem wokalnym i dzisiaj kontynuujemy cykl odcinków eurowizyjnych. Jest to dzisiaj ostatni odcinek i ponownie spotykamy się z wokalistką Liną, z którą będziemy razem dywagować i oceniać tegoroczne propozycje. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, daniu łapki w górę i zostawieniu komentarza, jeżeli macie jakieś obiekcje i przemyślenia odnośnie tych propozycji, które Wam dzisiaj przedstawimy. Także zapinajcie pasy i jedziemy! Ale już były trzy zupełnie różne utwory. Tak, a teraz będzie zupełnie inna płeć, a mianowicie Répondez moi. Nie, to jest John Steers. Nie potrafię tego powiedzieć. To jest reprezentant Szwajcarii, śpiewa w języku... To jest chyba francuski. Nie, to jest Szwajcaria, Switzerland. No może on jest pochodzenia francuskiego. No ale Répondez moi. No tak, no raczej się tak. Zobaczmy, jakim to jest w sensie Google Translate. Nie, no. Switzerland language. Jak mówią? W Szwajcarii? Nie, w Szwajcarii to mówią po romańsku? Romansz? I celan. Nie, romansz. Switzerland. No ale to nie znaczy, że on musi śpiewać po romansz. Może śpiewać po francais. Języki urzędowe. Niemiecki, francuski, język romansz. Język romansz. O kurde, się naprawdę nazywa romansz. Tak, i włoski. No, więc wydaje mi się, że on tutaj śpiewa po francusku. No, to już powiedziałam na początku. No, dobra. Ale ten element edukacyjny. Dobra, bardzo... Waś. Pourquoi la pluie et les nuages aussi, et les nuages aussi? Pourquoi le soir t'endors dans mon lit, t'endors dans mon lit? Ah, pourquoi on dort si loin de la famille dans un autre pays? Podoba mi się go taki mix i główka. No tak, na głowę ma bujną dość. I chodziło mi o frytu. O, i to jest ten tytuł właśnie. O, ta wokaliza mi się bardzo podoba. Jest super. Jak ptaszek w szeregu. Warstwa wizualna jest dla mnie troszeczkę zbyt... tutaj lekka stagnacja tutaj zachodzi. Może taki miał być cel? Właśnie miałam powiedzieć, że tak generalnie nie potrafię w żaden sposób skomentować tego, co widzę. No komuś sobie chodzi, pani sobie dmucha balona. Że to jest takie... Ale będzie, że hejtujemy. Od tego tu jesteśmy. Nie, to ma być taka rzetelna opinia. A, trzeba to powiedzieć wcześniej. No mi się bardzo podoba. Nie, ładne. No, tak. Takie trochę ten. Ta LP? LP? Tak mi się trochę skojarzyła ta góra. Ta nie, ta wcześniejsza. Tak z tą Bardzo smutny kawałek, mający taki vibe, mógłbym powiedzieć nawet taki troszeczkę depresyjny, nie? No depresyjny, no wiesz, tak deszcz mu pada na... Jak ci się podoba warstwa tekstowa? Słuchajcie, dotarło to po prostu do mojego serca momentalnie. To jest piosenka opisująca moje życie. Zwłaszcza to. Ja tak jak wstaję codziennie rano i orientuję się, że żyję, to tak robię. Dla tej wokalizy warto czekać. I sam klimat kawałka na pewno jest też warty uwagi. Bardzo emocjonalny i trafia w moje serduszko. A twoje? No, uważam, że najmocniejszym elementem tej piosenki jest rzeczywiście refren i te zaśpiewy i wokalizy. Podoba mi się ten utwór. Nie wiem, czy go sobie włączę ponownie, być może, bo w sumie jest przyjemny. No, instrumentalnie... Podobnie to trochę do Ateny Manukian. Dokładnie. W każdym razie, no taki sznyt właśnie taki monumentalny, a jakieś takie pianino, to
To jest... Fajne. Fajne. To teraz, moja droga, decyzja, co obejrzymy, należy do ciebie. Pokazuję ci całą listę wszystkich kawałków eurowizyjnych, a ty sobie wybierasz kawałek, który według ciebie po okładce cię najbardziej fascynuje. Dobra. Zauważam właśnie tendencję taką, że tutaj bardzo dużo artystek firmuje się jedynie swoim imieniem. Mamy tak, Stefania, Destiny, Alicja, tam gdzie była jeszcze Fendi, Roxanne. Tutaj ukusowista, tak. Coś innego. Dobra, ale generalnie jest dużo imion. A nazwiskiem Natalia Kordienko. Wasil. Alicja. No to już powiedziałam. Axel. The Mamas. O! To? Na to czekałam. Widziałaś to, nie? Nie. Nie? Dobra. Nie. Australia. Montaigne. Nie, Montaigne. Prawdopodobnie Montaigne. Don't Break Me z Australii. Ja sam jestem tego ciekawy, bo nie Australia wiesz. Zazwyczaj miała dobre propozycje eurowizyjne. Co ty o nich sądzisz? Pamiętasz je w ogóle? Nie. Dobrze, no proszę, biorę, że rzetelne w telewizji. Dobra, nie, ale ja to kawałek tego widziałem i nie pamiętam, jak to brzmi, ale mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Bo Serbię oglądam na teraz. Hasta la vista. Opatrz. Spsiło mi się coś. O nie, to jest jakiś... O, dobra. Mamy nie, to. No mamy znowu Serbię. A nie, to jest Efendi, nie. Twój laptop nie lubi Eurowizji, nie jest jak panem to Eurowizji. To? Przerwa techniczna. Nie polecam Google Chrome. Ja żartuję, lubię Chroma. Właśnie mi wiesz, znajmą monetyzację. Radem takiego kosa. Wiem. Wiem, po swoim przelewie. Zaczynamy. Ja. A to jakiś ślad. Tak, ale ona nie ma teledysku. Australia decides. O, wąsik, widzę tutaj stylówka na Frida Kahlo. Bardzo naturalna. Bardzo. Nie licząc stylizacji. Ciekawe są, jak wyglądają jej nogi. I pachy. No, oczywiście szanujemy owłosienie. Choice is yours, słuchajcie. Ciekawa warstwa wizualna. Jak możecie zauważyć, ona ma teraz nałożony drugi taki podskórny, że tak powiem, wokal, żeby wzmocnić i napięcie. I już na refrenie był ten drugi wokal podłożony, że często taki jest zabieg robiony właśnie w trakcie piosenek, że... My też tak robimy, prawda? Tak, żeby refren był bardziej dynamiczny i bardziej po prostu podbity. Podoba mi się to, że tańczy. W sensie jest jakaś choreografia, którą ona wykonuje, bo często się widzi, no, widziało do tej pory na Eurowizji pani w tych takich wielkich sukniach, że one stoją jak te po prostu królowe, machają rękoma i są takie... No, nie, wiesz co, wydaje mi się, że to już przestaje być od długiego czasu regułą, wiesz, że teraz już jest bardziej kładziony nacisk na choreografię, ponieważ to też jest bardzo istotne. Ludzie mają się bawić, to ma przyciągnąć. No. Ona na pewno przyciąga swoimi nienaturalnie dużymi brwiami i wąsem. No ma lekki wąsik, no ale no, czymś trzeba przyciągnąć. No już tam w tych wyższych partiach. Tam były jakieś takie momenty. Jest trochę już tak na słowo honoru, czy się zesram, czy jeszcze nie. Nie, no masz rację. Co sądzisz o ostatniej propozycji? No, kurczę, no trudno mi w sumie oceniać w zestawieniu z resztą utworu, bo no, tam mieliśmy do czynienia z teledyskami i tam nie były wykony live, więc wszystko było.
Tutaj jednak jest wykon live, więc ten głos się trochę łamie. I jakby nie wiem, jak brzmi ta produkcja w oryginale. Piosenka jakoś do mnie nie przemówiła, totalnie. I to jest właśnie ten typowo eurowizyjny śmiet. Ten kawałek, tak, bo Australia ogólnie jest znana z tego, że ona bardzo lubiła się w Eurowizji i odkąd jest, chyba od 3 lub 4 lat, to dawała zawsze propozycje dobre. Masz rację, to jest troszeczkę walka jest nierówna ze względu, że nie była to wersja studyjna, tylko wersja live. I troszeczkę faktycznie jej ten głos się załamywał, ma taką jakąś taką specyficzną technikę śpiewania. Często jakby było słychać przejście na przykład takie załamania się z tego krytego dźwięku na te typowo głowowe rejestry. W niektórych przypadkach może to brzmieć dobrze. Chciałabym tu bulgoczał, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Beknęłam też, ale... W każdym razie... Fajne jest to w sumie, to jest fajne, my się tu śmiejemy, że ona ma wąsy, że ona ma brwi, ale fajne jest to, że to gdzieś tam łamie kanon tych pięknych, wymalowanych, cukierkowych wokalistek eurowizyjnych, które są zawsze takie piękne i wymuśkane. No to był właśnie... A tutaj mamy, wiesz, no laska po prostu nie wyregulowała sobie brwi, nie wydepilowała sobie wąsa. Spoko założyła jakieś tam, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie, no tak, to jest w sumie trochę... Ale jak widzicie, to działa i trzeba czymś przyciągnąć odbiorcę. Nawet dobra piosenka, która nie będzie miała dobrej wizualnej otoczki, niestety istnieje ryzyko, że się nie sprzeda, a tutaj w tym przypadku na pewno większość gada właśnie tak jak my o tym, że ona ma wąsa i ma niewyregulowane brwi. To było dobre posunięcie, ponieważ zostanie zapamiętana. Wiesz, no. Będą mówili... Nie wiem jak śpiewa, ale wiem, że ma wąs. Co z Effendi? No nie wiem, tak się nie... A ta z wąsem? No, ale ojej, nie chciałabym być tą A to zarośnięta. A to zarośnięta. O Boże, to był chyba najbardziej hejtujący odcinek w moim życiu. To dlatego, że ja tu jestem. Ale moi drodzy, wiecie, to jest jakby taka luźna rozmowa, troszeczkę z przymrużeniem oka, nie traktujcie tego źle. My naprawdę jakby jest super wystąpić na takim wydarzeniu. Już byśmy chcieli. Dlatego hejtujemy, bo nam nie wyszło. Dupy bolą. Tak, no. I wiesz, mamy po prostu musimy... A ja się otarłam raz, ale jako kurek. No właśnie, więc Jarzenka występowała już na pre-eurowizyjnej. Preselekcja, tak. Dwa lata temu poczułem. Ja też próbowałem się dostać i także jeżeli chcecie, to zobaczcie sobie mój kawałek z 2018 roku, w którym próbowałem dostać się na Eurowizję. Tu, albo tu, Can't Stop Loving You oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli ten filmik Wam się podobał, dajcie łapki w górę i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali także kanał Karoliny Liny, która też tworzy świetną muzę, a tutaj jej ostatni kawałek. Dać Ci live session, czy dać Ci normalna? Wszystkie wpiszemy w komentarzu. Dokładnie. Także po jednej stronie jest moja część, po jednej stronie część Karoliny. Zaglądajcie w oba miejsca, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziękuję za obecność. Pa, pa. Pa.